birthday party here. Very big lechon. Yummy. Welcome to the Philippines, Palawan, Puerto Princesa. We just came back from El Nido. We stopped here for day, especially to try the sheep worm. Yeah. Crocodile sissing in the Philippines, only in Palawan. Very nice, tasty, healthy meat. It's nice, but nothing special compared to drift worm, which lives in mangroves, in the swamps, only in Palawan, only one place in the world. That's like an oyster, they say. That's like an oyster, no? It doesn't look for to me like an oyster, but I will try, okay? Let's check it out. Oh, it's far from oyster. What does it taste like? It tastes like a raw meat, raw, very distinctive wood smell, wood taste. It's like, it's not from oyster. You can taste the wood from that worm. It's like a woody oyster. It's like you bite a trunk of wood and then you eat the oyster. It's really hard to eat. Really? Yeah, because after coffee, I just drank coffee and I didn't eat anything today. This is... Okay, very nice. A tutaj mamy kalabasz. To jest miracle fruit. Owoc cud. A tu taki mały jest. Z takiego małego owoca rośnie taki wielki owoc, jak tutaj widać. I jak twardy jak kokos jest. I to drzewo jest bardzo mocne, że to wszystko trzyma się kupy, nie? Naprawdę. Bardzo podobno zdrowy owoc i leczy wszystkie choroby. Drzewo jest małe, ma tylko parę owoców. A tam jaki wielki jest, patrz, wow. Chyba ten największy na całym drzewie. Zerwiemy je i zrobimy z nich sok. Kompot ugotujemy. A tutaj mamy skrupę tego. Patrz, jaka cienka i twarda jest. Here we go. Miracle fruit. Look at the size of that. It's bigger than my head. A tutaj po przepiłowaniu, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że miąższ jest solidny. Jestem bardzo podekscytowany, bo pierwszy raz w życiu widzę taki owoc i próbuję i gotuję kompot. Miąższ wygląda jak takie masło, taka pianka. Ma pestki też tutaj widzę. No ciekawo, ciekawo, taka pianka, tak trudno wyrwać jest kawałek. Fajny zapach. Bardzo ciekawy owoc. Dobra, teraz tylko wiem, że muszę to do garka włożyć, a później babcia ugotuje nam z tego kompot i podobno będzie czarny. Here we cooking the
miracle fruit. And when you cook, it becomes black. And here Lola is cooking. A tutaj widać już prawie jest gotowe. Zajmuje to około 20 minut. Już jest piane, się robi czarne pomału. Podobno owoc jest bardzo zdrowy, ma właściwości antyrakowe i podobno też leczy raka. Tu widać już kolor jest czarny, dużo soku jest z jednego owoca. Jak widać, bardzo dobry, zdrowy i smakuje jak śliwki gotowane albo winogrona. Ok, calabash juice, cooked already. You cook around 20 minutes. Let's try it now. Oh, black. Very nice. Look, one fruit and so much juice. There's no water added here. Okay. Smells strange. A very different flavor. Very nice juice, like a grapes. It reminds me grapes, but not as sweet as grapes. Slimy, grapey flavor. Cheers, thank you. Ryba lapu-lapu, najlepsza ryba w Filipinach, moja ulubiona. Dlatego wam tutaj pokazuję. Tutaj teraz jesteśmy w brudnej kuchni. Tutaj jest grillowanie, to jest na zewnątrz. Tu jest ciekawy sposób tego grillowania, chcę wam pokazać, ponieważ ta ryba nie jest obrana z łusek. A powód jest tego, że te łuski będą chroniły tą rybę przed temperaturą tego właśnie tutaj widać grilla, tak? I też druga ciekawostka jest, że ryba nie jest wypatroszona, że nie jest brzuch rozcięty i wyciągają flaki od buzi i później po prostu wkładają w tą buzię trawę cytrynową, co chcesz. Możesz nawet szpinak włożyć jako cytrynę i to jest, wtedy się fajnie, fajnie piecze wszystko na tym grillu. Naprawdę, bardzo dobry sposób. Polecam. Jam, jam, jam. Tutaj ciekawy sposób gotowania ryby. Tu jest w ogóle wywar z kości głowy ryby. Zalana jest ta ryba świeża tym wywarem. I tu są tylko czosnek, chili, trawa cytrynowa albo cytryna. I naprawdę prosty sposób i bardzo dobry. Ta ryba jest miękka jak na parze ugotowana. I dobrze smakuje, naprawdę się miło aż je. Taka słodka, świeża ryba. Super, mi się to podoba. Takie proste, a dobre. Super i miękka jest. A tutaj mnie zafascynował też, tu z boku mam teraz jajka, wam pokażę. I te jajka są fajnie zrobione. W ogóle są na twardo gotowane, żółtko jest wyciągnięte z tego i jest zmieszane z tym żółtkiem ryba, albo można mięso, jak chcecie. To jest na patelni w ogóle usmażone później. Oczywiście żółtko jest włożone do środka i usmażone na patelni. I tak to fajnie wygląda, wiesz? I to jest dobry restauracyjny też pomysł. Mi się to podoba, bo to można w restauracji fajnie zaprezentować i to było, bo naprawdę fajnie wyglądało. Jestem pod wrażeniem. Ah, look at this. I don't like the camera. Znaleźć znalazłem małże po pół godziny.